Denerwują cię nowe zakrętki przy butelkach. Pokażę ci, że można z takich nowych butelek korzystać w praktyczny sposób. I może nawet zaczniesz je lubić. I choć nowe, przytwierdzone zakrętki są niewygodne w użytkowaniu, jest na nie sposób. Takie zakrętki to rezultat unijnych przepisów. Ma to ułatwić recykling i zapewnić lepszą ochronę dla środowiska naturalnego. Małe zakrętki od butelek często można było zgubić, i nie zawsze trafiały one do odpowiednich pojemników. Teraz już prawie każda plastikowa butelka ma zakrętkę przymocowaną do butelki. Niestety, odkręcanie takiej nakrętki jest mało praktyczne. Napisz w komentarzu, co ty myślisz o tych nowych zakrętkach. Ale te zakrętki właśnie mogą być zaletą butelki. Poluzuj kółko, do którego jest mocowana zakrętka, i zdejmij ją razem z tym kółkiem. Okazuje się, że to kółeczko może być świetnym uchwytem butelki. Zakręć butelkę. Przymocuj ją na przykład do karabinczyka na plecaku. Możesz też połączyć klucze razem i mieć je przy butelce w torbie czy plecaku. Możesz też przymocować butelkę wewnątrz torebki, aby uniknąć jej przewrócenia. Jak widzisz, Wykorzystanie nowych zakrętek, jak uchwytu, jest świetnym pomysłem. Ten trik z butelką to sposób złodziei, dlatego uważaj, jeśli zobaczysz jedną z takich butelek włożoną pod karoserię samochodu przy kole. Takich incydentów wciąż przybywa. Pomysłowość złodziei jest coraz większa. Sposób z butelką to jedna z wielu ich metod na kradzież auta. Wystarczy im pusta butelka po napoju, nie potrzebują nawet twoich kluczyków. Jeśli więc zauważysz, że przy kole utknęła taka właśnie butelka, bądź czujny i uważaj. Złodzieje w ten sposób chcą ukraść twoje auto. Dzięki butelce dostaną się do twojego auta bez kluczyków. Liczą na to, że nie zauważysz tej butelki, to im wystarczy, by dostać się do twojego samochodu i cię okraść, czy nawet ukraść auto. Złodzieje są na tyle sprytni, że umieszczają najczęściej tę butelkę na kole od strony pasażera. Jeśli podróżujesz sam, rzadko podchodzisz do auta od tej właśnie strony, wszystko po to, aby się jej nie zauważył. Wtedy nieświadomy sytuacji i zagrożenia otworzysz samochód i wsiądziesz do niego. Odpalisz silnik i ruszysz. Kiedy zaczniesz odjeżdżać, zaklinowana butelka między karoserią a oponą sprawi, że usłyszysz dziwny hałas. W tym momencie na pewno wyjdziesz z auta, zobaczyć co się stało i na to właśnie czekają złodzieje. Prawdopodobnie nawet nie zgasisz silnika i nie zabierzesz torby czy innych rzeczy z samochodu. Kiedy wyjdziesz zobaczyć, co wydaje takie dziwne dźwięki z drugiej strony samochodu, złodzieje po prostu do niego wsiądą i odjadą. W najlepszym przypadku zabiorą tylko Twoje rzeczy osobiste, korzystając z tego, że zostawiłeś otwarte drzwi. W obu sytuacjach jest to przykre doświadczenie. Dlatego zachowaj czujność i ostrzec też znajomych przed takim sposobem złodziei na butelkę. Zawiń w folię aluminiową i wstaw do lodówki. Dlaczego? Zaraz się dowiesz. Gazowane napoje najlepiej smakują, kiedy są zimne. Schłodzona woda czy kola dla wielu osób to jedyna opcja. Kiedy napój jest ciepły, wydaje się, że najlepszym sposobem na jego schłodzenie jest dodanie kostek lodu. Im szybciej chcesz schłodzić napój, tym więcej kostek dodajesz. Ale to odgazowuje i rozcieńcza ulubiony płyn. Kiedy więc masz ochotę na schłodzoną kolę albo wodę, wystarczy zastosować prosty trik. Użyjesz do tego folii aluminiowej. Najczęściej pakujesz w nią kanapki albo mięso do pieczenia w piekarniku. Dlaczego? Bo doskonale przewodzi i zatrzymuje ciepło. Ale na pewno zauważyłeś też, że szybko stygnie. Prędzej poparzyć się naczynie, w którym piekłeś mięso, niż folia aluminiowa, w którą było zawinięte. Kiedy więc chcesz szybko schłodzić napój, najpierw wstaw go pod strumień zimnej wody. Dosłownie na kilka sekund, butelka musi być mokra. Taką butelkę zawiń w folię aluminiową. Użyj tyle folii, ile potrzeba. Kiedy butelka jest już opakowana folią, wstaw ją do lodówki. Możesz postawić ją na półce, na drzwiach od lodówki. To sprawi, że napój szybciej się schłodzi. Będziesz mógł się delektować zimną wodą czy tonikiem, bez rozcieńczania go kostkami lodu. Nie wyrzucaj pustej butelki po keczupie. Ma genialne zastosowanie w kuchni, które bardzo ułatwia gotowanie. Jej kształt i materiały, z których została wykonana, mają genialne funkcje. Wyrzucanie jej do śmieci to błąd. Gdy keczup się skończy, odkręć nakrętkę i umyj dokładnie jej wnętrze. Następnie przygotuj blender kielichowy. Obierz banana ze skórki. Połam na mniejsze kawałki i wrzuć go do blendera. Dodaj 4 łyżki mąki. Przygotuj małe opakowanie serka waniliowego i wrzuć go do blendera. Na koniec wbij dwa jajka. Zblenduj całość na jednolitą masę. Następnie przełóż ją do butelki po keczupie. Na koniec zakręć. Nakrętka po keczupie ma otwór większy niż w innych sosach. To ważne, bo świetnie nadaje się do porcjowania małych naleśników. Wystarczy wycisnąć z niej ciasto na rozgrzaną patelnię. Bez bałaganu można zrobić idealne mini naleśniki. Moje dzieci je uwielbiają, jeśli nie zużyjesz całego ciasta. Wystarczy zamknąć butelkę i wstawić do lodówki. Kuchnia i indukcja są czyste. Robienie naleśników za pomocą butelki po keczupie to sama przyjemność. Zwykła butelka po mleku ma ukryte zastosowanie, może przydać się w kuchni, dlatego nie warto wyrzucać jej do śmieci. Okazuje się, że producenci, tworząc opakowanie, nie wiedzieli, że użyli materiałów, które mają ukryte właściwości. Dotyczy to kartonowych opakowań, które są najpopularniejsze, oraz tych wykonanych z plastiku. Okazuje się, że oba mogą być wykorzystane w naszej kuchni w zupełnie innym celu. Gdy wypijemy mleko, należy wypłukać butelkę z jego pozostałości. Następnie, za pomocą noża do tapet, odciąć jego część. Chodzi o część pudełka, która znajduje się zaraz obok nakrętki. Dokładnie wycinamy opakowanie, zostawiając kilka centymetrów. Najcenniejszą częścią butelki jest właśnie nakrętka. Resztę pudełka można wyrzucić do śmieci. Tak zachowana część opakowania przyda się do organizacji spiżarni. Każda część jakiegokolwiek opakowania po mleku z nakrętką może być wykorzystana w sposób, który zaraz ci pokażę. Wystarczy wziąć otwarte opakowanie orzeszków czy sypkich produktów. Odkręcić nakrętkę i przecisnąć przez nią górną część opakowania, następnie rozłożyć go na płasko i zakręcić nakrętkę. Zamknięcia butelek od mleka są większe niż standardowe. Często wykonane są z trwałego plastiku, dlatego świetnie nadają się do recyklingu. Zamiast wydawać fortunę na zamknięcia, można wykonać je właśnie z butelek po mleku. Wieszam worki na śmieci na balkonie? Nauczyła mnie tego babcia. Zawsze to robię zimą. Ten trik polecam każdemu. Bez niego nie wyobrażam sobie przetrwać całej zimy. Wszyscy moi znajomi już też go wypróbowali. Rodzina już się nie dziwi, kiedy widzi kolejne worki na balkonie. Przywiązuje je do barierki. Tak jest najlepiej. Do tego dziwnego triku większe worki do śmieci są idealne. Najlepiej, jak mają sznurki, którymi mogę nie tylko zawiązać worek, ale i przywiązać go do barierki inne worki też się sprawdzą, tego triku nie stosuję przez okrągły rok. Muszą do niego być odpowiednie warunki, właśnie zimą jest na to najlepsza pora. Kiedy mam takie worki, chodzę po domu i sprzątam, zaglądam do salonu i sypialni, zbieram wszystko, co się zmieści do worka, ale wcale nie śmieci. Tych worków nie przeznaczam na odpady. Są przeznaczone do innych rzeczy. Z sypialni biorę poduszki i zdejmuję poszewki. To są zwykłe poduszki do spania. Poszewki zdejmuję i biorę do prania. Poduszkę wkładam do worka. Robię to samo z kolejną poduszką. Zabieram też poduszki z sofy, je też pakuję do worków na śmieci. Robię tak zawsze, kiedy jest mróz i temperatura spada poniżej zera. Wystawiam poduszki, koce, kołdry, a nawet maskotki dzieci na mróz. Wykorzystuję do tego właśnie balkon. Moja babcia wynosiła wszystko przed dom i kładła na śnieg. Niska temperatura zabija roztocza, bakterie i różne insekty. Wszystkie rzeczy, których nie piorę w pralce, zimą wystawiam na mróz. Dzięki temu są wolne od roztoczy. Nieświeży zapach kurzu znika, pachną już tylko świeżym powietrzem.